Łagów Lubuski to wieś, która liczy niewiele ponad 1500 mieszkańców. Rok temu opowiadaliśmy Wam o jej niezwykłych walorach turystycznych, które doceniają liczni goście z zagranicy, zwłaszcza Niemcy i Holendrzy. Ale Łagów to również bogata historia, jaką możecie czytać z tamtejszych zabytków, które dziś wspólnie zwiedzimy. Znajdziecie tam bowiem nie tylko przepiękny zamek i fortyfikacje, ale również dawny, na poły zapomniany, tajemniczy cmentarz. Diane, what you are about to hear is deeply disturbing. Na oficjalnej stronie gminy czytamy: pierwsze udokumentowane wzmianki o Łagowie Lubuskim datuje się na rok 1299. Ten zaciszny zakątek posiada więc ponad 700-letnią, bogatą w wydarzenia historię. W Łagowie i okolicach znajdują się liczne zabytki i ciekawe miejsca, które należy bezwzględnie odwiedzić. Niewątpliwie największą atrakcją jest zamek Joannitów z 35-metrową wieżą, z której roztacza się przepiękny widok na jeziora Łagowskie i Trześniowskie. Jestem na zamku Joannitów i są tu świetne widoki. Stanowił on siedzibę komandorii zakonu Joannitów lub, jeśli użyć pełnej nazwy, suwerennego rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Budowę warowni rozpoczęto w XIV wieku. Jak czytamy na stronach gminy, z zamkiem związana jest legenda o rycerzu w płomieniach, który ma się ukazywać wiosną i latem podczas burzy wyłącznie mężczyznom. Rycerz w płomieniach to zjawa XVI-wiecznego komtura Andrzeja von Schliebena, który złamał śluby zakonne i wstąpił w związek małżeński. Jego postać ukazuje się w czarnej zbroi w otoczeniu płomieni. W Łagowie imponują też dobrze zachowane fortyfikacje. Wjeżdżając do wsi od strony Świebodzina, traficie na Bramę Polską, zwaną też Poznańską. Wybudowano ją z cegły w XV wieku. Ze względu na wąskie wrota, ruch pod budynkiem odbywa się w sposób wahadłowy. Nie musicie się jednak obawiać tu korków ulicznych. Obiekt odrestaurowano w 1998 roku ze środków Zielonogórskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Co ciekawe, w środku znajduje się pokój gościnny, w którym można nocować. Jeśli Bramę Polską uznać za początek centrum Łagowa, to jego koniec zamyka obiekt podobny. Pochodząca z XVI wieku Brama Marchijska, zwana także niemiecką lub berlińską. Tu także znajdują się pokoje gościnne. Nieopodal zamku, na zboczu Sokolej Góry, odnaleźć można nieco zapomniany XIX-wieczny cmentarz ewangelicki, który pełni dziś raczej funkcję lapidarium. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1860 roku. Omszały i zarośnięty dziką zielenią stanowi dziś nieco mroczną, ale zarazem piękną pamiątkę z przeszłości.
To także idealne miejsce na samotne spacery w otoczeniu licznych pomników przyrody i chronionych gatunków roślin. Tu nigdy nie spotkacie tłumu turystów. Jedną z głównych atrakcji pozostaje również oryginalny wiadukt kolejowy o długości 40 i wysokości około 25 metrów. Wybudowany w 1909 roku, do dziś zwraca uwagę trzema pięknymi łukami z cegły. Harmonijne proporcje, wysmukłość łuków oraz doskonała integracja z przestrzenią pozwalają zaliczyć ten obiekt do najciekawszych zabytków techniki województwa lubuskiego. To też znakomity punkt widokowy, ale uwaga! Czasem, okazyjnie, przejeżdża tamtędy skład turystyczny z lokomotywą parową. Atrakcji w Łagowie, zarówno dla turystów, jak i poszukiwaczy przygód, jest naprawdę wiele. Oczywiście najbardziej kuszą tu niezwykle czyste wody obu jezior, zdrowe powietrze i wyjątkowo przyjazny klimat. Łowcy przygód serdecznie zapraszają do Łagowa. Łagowie jest pięknie, chciałabym tu wrócić. Spędziliśmy razem w Łagowie tydzień. Bardzo nam się podobało. Jak sami się zresztą przekonaliście, Łagów to nie tylko miejsce rekreacji, nie tylko piękne plaże, czysta woda i świeże powietrze, ale także kawał solidnej historii. Byliśmy na szczycie zamku, tak? Byliśmy na wieży, księżniczka była na wieży, odwiedziliśmy inne obiekty, przyglądaliśmy się bramom wjazdowym do Łagowa, czyli Bramie Polskiej i Bramie Marchijskiej, które mają kilkaset już lat. Jesteśmy pod mostem, który przywrócono do dawnej świetności. Znowu jeżdżą po nim pociągi, a nawet lokomotywy parowe. Jest też za zamkiem stary, nieco zapomniany, ale wspaniały i interesujący cmentarz ewangelicki. Zatem i rekreacja, i historia, i miejsca zabaw dla dzieci, i miejsca wycieczek dla dorosłych. Łagów jest nie tylko perłą ziemi lubuskiej, ale naprawdę perłą całej Rzeczpospolitej. Zgodzisz się ze mną? Tak. Czy idziemy tu jeszcze?